Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Retro Kariery Legion Warszawa w FIFA 17. Dzisiaj rozpoczynamy od meczu ze Sportingiem, potem mamy okienko transferowe. No i jakiś mecz w fazie pucharowej, bo awans do fazy pucharowej mamy już pewny. W najgorszym razie, jeśli by wszystko poszło niezgodnie z naszym planem, zajmiemy drugie miejsce, bo już na trzecie spaść nie możemy. I jestem z tego powodu dumny, że udało nam się awansować do fazy pucharowej. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to czy dokonywać tutaj jakichś zmian? Może Rzeźniczaka zmienimy i na jego miejsce Michał Pazdan, bo jak minister obrony narodowej jest zdrowy, to musi grać, podobnie jak Guilherme, na który delikatnie mówiąc gra trochę lepiej od Kucharczyka. No i tutaj kapitanem zrobimy Pazdana, no bo on na to po prostu zasługuje. Niech nas prowadzi do zwycięstwa. Gramy z outsiderem naszej grupy, no ale Sporting tanio skóry nie sprzeda, bo jeszcze ma szansę na Ligę Europy. No i co tu dużo mówić tak naprawdę. Zaczynajmy. Pierwsze spotkanie. W natarciu Legia Chlouszek. Bardzo ładne podanie. Longil stara się wejść w dribbling, jednak musiał podać. Chlouszek, Nikolić. Ładnie Węgier tutaj podaje. Odżidża na pole karne. Guilherme jednak wolniejszy od Rui Patricio, który pewnie łapie to podanie. Sporting stara się również atakować. Jefferson, Brian Ruiz szuka miejsca do dośrodkowania. Ruiz przegrał pojedynek z Bereszyńskim, ale ten odebrał tylko na moment tą piłkę. Petkovic. Jeszcze zagranie Slimani na pole karne. Jefferson! I nie położył tutaj Chorwata. Świetna interwencja na spółę bramkarza i środkowego obrońcy, bo Van Drongelen no nie ma niebezpieczeństwa dzięki niemu. Aż mi słowa zabrakło. Ruiz wznawia grę. Zobaczmy, co wymyśli. Na bliższy słupek nie doszło to i tutaj strzał Jeffersona nad poprzeczką. Chciał uderzyć idealnie Brazylijczyk pod ladę, ale ewidentnie sporo mu zabrakło do ideału. I takim strzałem gola nie zdobędzie. Dobrze Balanta, zagranie do Chlouszka. Ten czeka, co się stanie, ładnie podanie do Longila. Longil wchodzi w dribbling i mamy rzut wolny. Tak jest, świetna decyzja sędziego, faulowany ewidentnie na skrzydłowy. No i kto teraz podejdzie do piłki? Nemanja Nikolić? No to jest taki średni chyba pomysł. Czy mamy może jakiegoś lewonożnego, przyzwoitego wykonawcę? Może Chlouszek, ma fajne statystyki, więc spróbujmy naszego szczęścia. Adam Chlouszek! 1-0, ależ fantastycznie wykonany rzut wolny. No i pierwszy gol z wolnego w tej serii. Nareszcie się udało, bo do tej pory, no delikatnie mówiąc, z wolnych albo nie miałem okazji, albo uderzałem fatalnie. A tym razem to była klasa sama w sobie. Adam Chlouszek, rewelacyjny strzał nad murem. I Rui Patricio bez szans. Pięknie to zrobił Czech. Wznawiamy grę od autu. Longil, Chlouszek ma apetyt na pewno na jeszcze jedno trafienie. Odżidża Guilherme. Dobra sytuacja w polu karnym, ale wykończenie z prawej nogi. Lepiej tego nie praktykować. Prawa noga co najwyżej do wsiadania do samochodu. No bo jednak uderzenia z niej to samobójstwo w wykonaniu Guilherme. I rzut rożny dla Sportingu. Ruiz wznawia grę. Ma sporo czasu, zastanawia się co zrobić. Zagrywa na bliższy słupek. Balanta to wybija, ale za krótko. Coates. Zagranie ponownie do Ruiza, ale ten przegrał pojedynek z Balantą. No i będzie powtórnie rzut rożny. Brian Ruiz długo znów się zastanawia. Medytuje tam, centruje na pole karne. Coates przestrzelił. Chciał to ładnie zmieścić Urugwajczyk, ale ewidentnie do szczęścia zabrakło mu sporo. Na szczęście strzały graczy Sportingu nie są na razie groźne. Dobrze Guilherme, do środka, Balanta, Longil, jeszcze Odżidża może zagrać do Jodłowca, ten w roli skrzydłowego jak się spisze, podaje, jest tutaj Odżidża, wycofanie, Balanta, Longil, uderzenie z pierwszej, no ale Patricio broni to bez najmniejszego problemu. Dobrze Odżidża, wycofał tą piłkę, 77 minuta, Aleksandrow, do środka, Hamalainen, Aleksandrow, jeszcze Chlouszek, dośrodkowanie na pole karne, wybije to Coates. Jeszcze zgarnie to Vadis. Bardzo dobre zachowanie Belga. Bereszyński z dystansu, no ale ten strzał był ewidentnie na wiwat. Gdyby to trafił, no to byłby gol sezonu tak naprawdę w jego wykonaniu. No ale od szczęścia dzieliło go naprawdę sporo, tak jak graczy Sportingu dzisiaj. Jeszcze tutaj Sporting się nie poddaje. Tak naprawdę muszą wygrać, żeby zagrać w Lidze Europy. Przynajmniej mieć nadzieję. Slimani łatwo tutaj stracił piłkę, ale szybko Adrien Silva ją odzyskał. Jefferson, Aquilani. Włoch na pole karne, jest tutaj Slimani, no ale było to fatalne wykończenie. Ewidentnie ta piłka zeszła mu z nogi. No i wykończenia lepiej nie komentować, bo już lepsze mamy w Ekstraklasie tak naprawdę. Dobrze Scoletto z Aquilani.
popełni fatalny błąd. Hamalainen, 90. minuta, nie ma co się śpieszyć, trzeba to spokojnie rozegrać. Aleksandrow, Hamalainen na skrzydle, może dośrodkować w pole karne i tak się dzieje. Kucharczyk! No chybił celu, ale po co miałby trafiać, grał na czas. No i jesteśmy już po spotkaniu. Udało nam się tutaj wygrać 1-0, co oznacza, że na 100% zajmiemy pierwsze miejsce w naszej grupie. Fenomenalny występ Legii Warszawa. Powiem wam, przyjemnie gra się w tą FIFA 17. Chlouszek tutaj z rzutu wolnego. Rewelacyjnie to zrobił, poza zasięgiem rąk bramkarza. Wreszcie trafiłem z rzutu wolnego, bardzo mnie to cieszy. Jest to dobry prognostyk przed fazą pucharową. W fazie grupowej zagraliśmy rewelacyjnie, oby faza pucharowa była równie udana. Chlouszek piłkarzem meczu. Cieszy mnie to. Chorwat, jedna interwencja, Patricio, dwie. Co mu kto obronił, ale przy wolnym był bez szans. No i oczywiście przechodzimy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu zwycięskim. Co było dla nas najważniejsze, jak widzicie, w lidze też jesteśmy liderem, ale nas ekstraklasa tak średnio interesuje. Na koniec tej kariery pokażę, jak nam tam poszło. W ogóle się w to nie angażuję, więc jak zdobędziemy mistrzostwo, no to nikogo to raczej nie zdziwi, bo wiecie, jaka jest ekstraklasa. Tutaj kilku piłkarzy sobie przygotowałem, skrzydłowych. Któregoś z nich postaram się pozyskać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jest tutaj kilku naprawdę fajnych graczy. Czy któregoś z nich pozyskamy? Zobaczymy. Oczywiście są to piłkarze w granicach rozsądku, no bo mamy 2 miliony budżetu, więc zbytnio nie stać nas na wielkie ruchy transferowe. A na tych piłkarzy myślę, że nam wystarczy na spokojnie. Przesymulujmy jeden dzień, żeby poznać wszystkie wyniki w Lidze Mistrzów, bo jeszcze mecze środowe oczywiście są. No i przekonamy się. Nie wiem, czy już będzie rozpiska. Nagroda z turnieju, czyli już powinna być rozpiska, z kim gramy. Więc za moment się dowiemy. No bo tutaj nie ma jeszcze tej licencji, więc tutaj trochę inaczej wygląda. Ta faza losowania chyba jest od razu właśnie. No bo jak jest już licencjonowana Liga Mistrzów, to tam inaczej to jest trochę zaplanowane. No i zobaczmy, czy już znamy rywala. Tak jest. Naszym rywalem będzie Atletico. No powiem szczerze, trudne losowanie. No bo niektóre pary, no, nie są za potężne, jak na przykład Benfica Leicester. No chyba tyle, bo reszta. No i Napoli, Bazylea też nie wygląda jakoś bardzo groźnie. Barcelona gra z Ajaxem, więc podobne style gry. Zobaczymy, kto tam zwycięży. Real gra z Bayernem. Bayern gra z Manchesterem City, Juventus z Tottenhamem. Porto z PSG. Ciekawe pary. Tutaj Bazylea pierwsza w grupie, a drugie miejsce PSG. Arsenal o dziwo nie kończy na czwartym miejscu. Benfica pierwsza, Napoli drugie, Besiktas trzeci. No Benfica poszalała. Pierwsza Barcelona, drugie City, trzecia Borussia Mönchengladbach. W grupie D Bayern na czele, drugie Atletico, na które trafiliśmy, i trzecia Roma. Zdeklasowali konkurencję. To nas nie cieszy. Bayern pierwszy, Spurs drugie. I odpada Monaco, które zagra w Lidze Europy. Grupa F, czyli nasza Borussia w Lidze Europy. Real z drugiego miejsca awansuje. No ale to już widzieliśmy po losowaniu fazy pucharowej. Porto na czele, drugie miejsce Leicester, trzecie Club Brugge, ostatnia Kopenhaga. W grupie H, jak to się wszystko potoczyło, Juventus pierwszy, Ajax drugi. Lyon odpada, Sevilla czwarta, więc nawet nie zagra w Lidze Europy. W jej ulubionych oczywiście rozgrywkach. Grupę A już znamy, więc tak naprawdę mamy już wszystkie rozstrzygnięcia. Okienko transferowe i 21 lutego gramy pierwszy mecz z Atletico. Tutaj trochę będzie w przyspieszeniu, no bo nie ma co tego obserwować tak naprawdę w normalnym tempie. Znamy już tutaj wartości poszczególnych piłkarzy. Tylko pamiętajmy, tutaj jest ten problem, że jak złożycie za niską ofertę, no to potem się robi nieciekawie, bo może was ktoś przelicytować i już bot nie czeka na waszą ofertę czasami. Więc tutaj trzeba składać w miarę satysfakcjonujące, tak przynajmniej w naszym mniemaniu, klub, oferty. No tak naprawdę, jeśli patrzeć na ich wartości, to na większość tych piłkarzy będzie nas stać. No tutaj to pokazuje w dość dużym przyspieszeniu. Przyjęta oferta za Werbicia. Tutaj za tego Turka no nie damy tyle, ile chcą, 4,5 miliona. Nie stać nas na to. Nasza ostateczna oferta 2900. No bo na więcej po prostu nie możemy sobie pozwolić. Ale Werbić to byłby na pewno ciekawy ruch transferowy. Ale jego tygodniówka, delikatnie mówiąc, jest dość wysoka. No a nam już nie zostało za dużo na pensję. Musimy ją podbić. No zmieni się trochę przydział budżetu. No ale musimy jakoś z tym żyć. 71 overalla, to jest bodajże Słoweniec chyba, no możecie mnie poprawić, bo tak też wszystkich piłkarzy na świecie nie znam. I tutaj no średnio z Rizersporem, Werbić odrzuca naszą ofertę, więc chyba z tych piłkarzy musimy zrezygnować, bo nie jestem w stanie Benjaminowi Werbiciowi płacić jeszcze więcej. No nie oszukujmy się, też nie mogę jakoś kominu płacowego robić dla skrzydłowego, który raczej ma być super zmiennikiem. Marvin Stefaniak.
to jeden z kandydatów na moje skrzydło. Na pewno interesujący piłkarz z Niemiec. Takie nazwisko, powiedzmy, trochę polskie. Więc no, może ma jakieś korzenie, chociaż to nigdy nie wiadomo. Może też być to czysty przypadek. I Ion Murillo. Bardzo szybki gracz. Niezła kontrola. No i którego właśnie teraz wybrać? No nie wiem, czy kolejnego piłkarza ściągać z Ameryki Południowej. Konkretnie z Wenezueli, czy tym razem jednak postawić na kogoś za naszej zachodniej granicy. No bo Stefaniak też jest bardzo szybki. Gra w drugiej Bundeslidze, no więc taki transfer no nie jest nierealny, bo tak naprawdę Legia, jakby się postarała, to ze średniaka drugiej Bundesligi mogłaby kogoś pozyskać. Bierzemy Stefaniaka. Werbicia nam się nie udało pozyskać, ten Turek był za drogi. Wybór między Murillo a Stefaniakiem padł na Stefaniaka. No i to jest nasz jedyny transfer w tym okienku tak naprawdę, bo na więcej nas nie stać. Nie mamy dużego budżetu, mimo iż gramy w Lidze Mistrzów. Jesteśmy tutaj takim kopciuszkiem, dość biednym klubem. Mamy Stefaniaka jako super zmiennika. Myślę, że będzie się pojawiał w drugiej połowie Aleksandrow i właśnie Stefaniak, no bo nie oszukujmy się. Kucharczyk, co, jak co, ale w tej FIFA no nie gra najlepiej. No widzieliście jego dwie sytuacje strzeleckie i nie wiadomo, która gorzej była wykończona, a Aleksandrowem gra mi się dobrze. Longilem też mi się gra fajnie, Guilherme gra mi się wybornie, więc Stefaniak i Aleksandrow jako zmiennicy to może mieć moc. Ale Kucharczyka zostawimy na ławce na wszelki wielki. No chyba, że nie. No w sumie nie wiem, ale Pazdana na pewno trzeba dać na głęboką rezerwę. Pogram Rzeźniczakiem w pierwszym składzie. Najważniejsze, że nie muszę grać Dąbrowskim. No bo wiecie, jakbym grał Dąbrowskim, no to by było czyste samobójstwo. Sami widzieliście, co ten piłkarz wyprawia. Jak raz dostał szansę. No i tutaj ostatnie godziny okienka. Najdroższy transfer Lukaku do Manchester United. Dość prawdopodobne. Sommer do Napoli. I Marquinhos do Arsenalu. Jeśli chodzi o nasze ekstraklasowe podwórko, no to nie dzieje się tutaj za wiele. Między innymi Kownacki odszedł i Pawłowski. No nie doceniałem Kownackiego, żeby go za takie grosze sprzedawać. Wrdoliak z kimś tam kontrakt podpisał, ale szczerze mnie to nie interesuje. Za pół roku sobie odejdzie. No bo to jednak nie jest piłkarz na tyle mocny, żeby jakoś mnie konkretnie interesował w tej karierze. Za dużo szans nie dostawał, no bo jednak byli lepsi zdecydowanie od niego. No i jak sobie odejdzie, to świat się tak naprawdę nie załamie, nie runie cały mój świat, więc niech sobie odchodzi do innego klubu. Tutaj widzieliście transfery w Ekstraklasie. Dla mnie to nie jest jakieś porywające, no bo najczęściej w Ekstraklasie są dość śmieszne transfery, tutaj nie ma wielkich ruchów transferowych. Całe okienko mi spamili ofertami za tego Chorwata, no ale nie zamierzałem go sprzedać. Van Drongelena tym bardziej, no bo dopiero chwilę u nas gra, już chce odchodzić. Kuchy też chciał odejść, no ale Kuchy King musi być dla atmosfery. Kadra miała atmosfericia, a my mamy Kucharczyka. Lepszy ryc niż nic. Van Drongelen niestety doznał kontuzji, więc już gramy dwoma zmiennikami na środku obrony. Albo i nie, bo Pazdan się wyleczył bardzo dobrze. Już się bałem, że będę musiał grać dwoma rezerwowymi. A tak mamy polską parę Pazdan-Rzeźniczak. I oczywiście Rzeźniczak da opaskę Pazdanowi, no bo to jednak teraz nasz najważniejszy piłkarz, jeśli chodzi o defensywę. Więc niech nosi opaskę, ona go uskrzydla i Michał Pazdan może poprowadzić nas do zwycięstwa. Gramy z Atletico na wyjeździe. Łatwo nie będzie. No ale jeśli chcesz wygrywać mecze w Lidze Mistrzów, to musisz każdego pokonać, kto stanie na twojej drodze. I co tu dużo mówić, zaczynamy to widowisko. I mamy rzut wolny dla Legii Warszawa, Pazdan wznawia grę. No tutaj niestety bezpośrednio nie uderzymy, Balanta, Longil, podanie do Guilherme, ten z prawej nogi. Zdecydowanie już lepiej, przynajmniej piłka leciała do bramki, to już jest sukces. Guilherme, dobre zagranie, Jodłowiec, zagranie do Pazdana, ten w ofensywie podał do Nikolicia. I tylko słupek, ależ to byłby początek, 22 minuta. I Nikolic obija jedynie metalowego pręta, a mogło być tak pięknie. Ale niestety w tym momencie pręt jest zwycięzcą. I rzut wolny dla Legii. Nemanja Nikolić. Nie. My wiemy, kto wykona ten rzut wolny. Chlouszek. Tak jest. Ostry kąt. Ale wierzę w to, że on da radę. Tutaj mur się poruszył, więc sędzia powinien interweniować. No tam dziwne ruchy tego muru tak naprawdę. Adam Chlouszek. Rozbieg krótki, a uderzenie fatalne. No to był chyba przypadkowy gol z tego rzutu wolnego. Zdaje mi się, że już tego nie powtórzę w tej karierze. Dobrze tutaj Jodłowiec, rewelacyjne zagranie od Dzidża, Jodłowiec, jest Prijowicz, zagrał do Longila, ten ma sporo miejsca, co wymyśli, centruje na pole karne Jodłowiec na 1-0, Oblak zaskoczony, nie spodziewał się, że Filipe Luis tutaj przegra pojedynek główkowy, a Tomasz Jodłowiec staje się naszym bohaterem, ależ rewelacyjna główka. No i Oblak interweniował tak średnio, bym powiedział,
bo widziałem jego zdecydowanie lepsze parady. Dobrze od Dzidża, zagranie do Prijowicza, ten na skrzydło Longil. Jest tutaj jeszcze Balanta. Dobre opanowanie, zagranie do Guilherme. Ten czeka, czeka i doczekał się Bereszyńskiego. Ładne opanowanie piłki w polu karnym, no ale strzał na wiwat. Kiedyś był napastnikiem, ale jednak lepiej, że stał się obrońcą, bo na tej pozycji rzadziej może uderzać, a im rzadziej w jego wykonaniu, tym lepiej. Juanfran do środka, Koke ma zdecydowanie za dużo miejsca. Akcja ofensywna, faulowany, ale sędzia puszcza grę, Antoine Griezmann. Griezmann z lewej czy prawej, nawet nie wiem z czego on uderzył, ale zrobił to fatalnie. Niech tak strzela częściej, to wynik będę spokojny, bo z takimi strzałami to tylko do futbolu amerykańskiego, a nie do piłki nożnej. Dobrze, Korea, ależ się tutaj obrócił, ośmieszył naszych piłkarzy w środku pola, Juanfran. Czekasz, wyjdzie na pozycję Griezmann, ale świetnie interweniuje Pazdan i czas na naszą akcję. Ale Jodła łatwo traci piłkę, Carrasco. Yannick Ferreira, Carrasco środkiem pola. Zagrał tutaj do Saula, no ale ten uderza prosto w ręce Chorwata. Dobrze od Dzidża, zastawił się, zagrał do Stefaniaka, ale ten nie przejął piłki, Saul, ale jednak Stefaniak ją odbiera. 2-1, Stefaniak i Prijović kontra Godin, rewelacyjne zagranie, Aleksandar Prijović i dogrywam do Stefaniaka, to wpada do bramki, centrostrzał rodem z ekstraklasy. Ja was nie oszukuję, w tym momencie to było dośrodkowanie do Stefaniaka, ale coś ewidentnie poszło nie tak i nasz Ibra dla ubogich zdobywa bramkę, rewelacyjnie to zmieścił. To tylko polską drużyną można dośrodkowaniem zdobyć bramkę. No kuriozum, ale jak jest na naszą korzyść, to trzeba z tego korzystać pełnymi garściami. Dobrze, Juanfran, Atletico walczy o bramkę honorową na własnym stadionie. Augusto do Griezmana. Ten wygrał pojedynek główkowy, jeszcze tutaj Chlouszek. Nieodpowiedzialne zachowanie Gaitan. I tutaj Correa, ale Chorwat rewelacyjnie. To jest nasz najlepszy piłkarz. I Atletico wznawia od autu, Juanfran, Koke, jeszcze zagrał do Martineza, Inigo Martinez, zablokowany przez Balantę, i jest okazja do kontry, Balanta faulowana, ale sędzia puszcza, Prijović, Odzidża, niestety nie ma siły, zagrywa do Stefaniaka, ten biegnie, no ale też już zwolnił, zagrał do Prijovicia, złe opanowanie piłki i łatwy odbiór w wykonaniu Atletico, które ma szansę na ostatnią akcję w tym meczu, Correa do środka, Gaitan, Argentyńczyk, czekasz, ktoś wyjdzie na pozycję, Gaitan, rewelacyjny rajd. Podanie Correa i chybił. To mogła być bramka, która by przybliżyła zdecydowanie Atletico do awansu. A tak wywozimy świetny wynik z Madrytu. I w Warszawie wystarczy obronić tą dwubramkową przewagę. Koniec, koniec, koniec. 2-0. Jeden gol dośrodkowaniem. To jest piękno futbolu. To są te centrostrzały, które pokochaliśmy w Ekstraklasie. Ty możesz odejść z Ekstraklasy, ale Ekstraklasa nigdy z ciebie nie wyjdzie. Stefaniak, pierwsza asysta w nowym klubie, to się ceni. No i to piękne dośrodkowanie, Oblak się tego nie spodziewał. Niektórzy mogliby przypuszczać, że to był lob, nie, to było dośrodkowanie. Ale wyszło idealnie, więc cieszmy się. Ekstraklasa uczy i bawi tak naprawdę. Świetne statystyki. Legia wygrała. No i u siebie trzeba to utrzymać. Graczem meczu Jodłowiec, bramka. To jest ważne, jeśli chodzi o naszego zawodnika, że również na defensywnej pomocy potrafi zdobywać bramki. No i przechodzimy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu. Zwycięstwo w fazie pucharowej. Nie zaczynamy od porażki. No i jesteśmy naprawdę bliscy awansu. Wystarczy, że utrzymamy to w Warszawie, co wywalczyliśmy w Madrycie. No i zobaczmy, jak tam pozostałe wyniki w Lidze Mistrzów. No bo tak nazywam te rozgrywki. Tutaj jeszcze licencji nie było. Benfica z Leicester 2-2. Bayern pokonuje Real 2-0. Bayern 3-1, na przykład Manchester City. No jak ktoś chce zobaczyć pozostałe wyniki, no to może sobie zatrzymać. Jeśli chodzi o kalendarz, to w następnym odcinku gramy z Atletico. No i jeśli wygramy, to gramy kolejny mecz. A jeśli przegramy, no to kończy się ta seria. Ona się zakończy jak przegram, no bo nie ma już potem co grać. Nie będę grał do skutku tej Ligi Mistrzów. Co się uda w tej edycji ugrać, to ugramy. No tak naprawdę nie można mieć tutaj wielkich ambicji, no bo to jest jednak FIFA 17, retro kariera, gramy Legią Warszawa, więc jakby nam się coś tutaj udało ugrać, to byłoby fenomenalnie. A jeśli odpadniemy na jakimś etapie, to nikt raczej nie będzie zdziwiony. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was serdecznie na kolejny epizod. Trzymajcie się!